Pierwszy dzień nowego roku spędzamy na spacerze. Na spacerze z prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam. Tak przyglądamy się temu, co przed nami i od razu myśli się kojarzą, panie prezydencie, z rokiem 2021. Trudny rok, panie Arkadiuszu? Trudny z wielu powodów. I z tego, co się w kraju dzieje, covidowych, kwestii pandemii, która cały czas nam towarzyszy, a przecież tyle razy liczyliśmy już, że po prostu jest to za nami. Również zmian, które się dzieją w kraju, które niekoniecznie idą w dobrym kierunku. W mieście lepiej, nam się wiele rzeczy udało na pewno, choćby taka inwestycja jak ta, z której jestem osobiście dumny, bo miejsce po prostu radości dla wielu rodzin. Wygląda pan do parku sportu. Uwielbiam. Przyjeżdżam na lodowisko, patrzę jak jeżdżą, patrzę jak grają na boisku, zaglądam na ściankę wspinaczkową i bardzo mnie to cieszy, że to po prostu jest coś, co służy ludziom. To dobrze, że pan zaczął temat inwestycji, bo na pewno Opole i słowo inwestycja może nam się z rokiem 2021 skojarzyć, ale do tego szczęścia może taką łyżeczkę dziegciu, panie prezydencie, bo niedaleko właściwie, gdybyśmy teraz spojrzeli, jak się tutaj zatrzymamy i spojrzeli sobie tam, to od paru godzin tak naprawdę możemy poruszać się nowym ruchem w tak zwanym centrum przesiadkowym Dworzec Wschodni. Tak. Natomiast no, pewnie wiele osób miało, umówmy się szczerze, sporo pretensji co do samej inwestycji, że tyle trwała. Mówi się małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot, mała inwestycja, mały kłopot, duża inwestycja, duży kłopot. To naprawdę ogromna zmiana w mieście. Prawie 150 milionów złotych, które wydajemy z budżetu miasta, pozyskaliśmy też z Unii Europejskiej na to, żeby udrożnić tamto miejsce, żeby ułatwić dojazd do centrum choćby mieszkańcom osiedla Armii Krajowej, przy którym jesteśmy, czy osiedla Habrów. Ale odbierał pan trochę telefonów od zniecierpliwych mieszkańców? Znaczy na pewno COVID przeszkodził w tempie tej inwestycji, natomiast sama inwestycja jest ogromnym przedsięwzięciem i będziemy to w najbliższych dniach też monitorować i oglądać, bo pewnie jeszcze trochę uwag usłyszymy. Natomiast ja się bardzo cieszę, że w mieście konsekwentnie prowadzimy politykę budowy centrów przesiadkowych, bo i to Dworzec Wschodni, no parę tygodni wcześniej, się na zachód. Zachód oddany, skończony, kilkaset miejsc parkingowych. Kolejne kilkaset miejsc parkingowych, które w centrum powstanie przy Dworcu Głównym. No właśnie, bo może jeszcze o tym dużo nie mówimy i niebawem to ta uwaga też mieszkańców skupi się na centrum. Na 1 maja troszkę przyzwyczailiśmy się już do tego, co tam jest, ale ta ogromna inwestycja to też było niezwykle ważne w roku 2021, bo ciągle do tych inwestycji nawiązujemy. To były ogromne pieniądze. Prawie 300 milionów wydaliśmy w zeszłym roku na inwestycje. To jest skala gigantyczna, jak na skalę takiego miasta jak Opole. W ciągu ostatnich 7 lat, kiedy jestem prezydentem, 1 400 000 000. Przy tych obecnych cenach myślę, że to by było z 2-2,5 miliarda, gdybyśmy te inwestycje mieli realizować przy obecnych cenach. Dotacje unijne, które nam w tym wszystkim pomogły. Bardzo ważne inwestycje też w ekologię, w rodzinę, choćby to, co się działo przy Kamionce Piast w zeszłym roku, też było radością dla mieszkańców Śródmieścia, szczególnie tych okolic bliskich Stadionu Żużlowego i ulicy 1 Maja. No ale po to jesteśmy, że tak powiem. Całą ekipą pracujemy po to, żeby się miasto zmieniało na plus i myślę, że pod tym kątem rok 2021 był udany. Panie prezydencie, nie sposób mi nie zapytać bo to jest coś takiego, czego my nie widzimy tak naprawdę. Znaczy myślę o sferze społecznej, bo to też jest niezwykle ważne, bo od przedszkolaka, czyli tak, będziemy mieli żłobki, będziemy mieli przedszkola, będziemy mieli coś dla seniorów. Ta polityka socjalna wielu z nas omija, bo jeszcze nie musimy o niej mówić, bo jeszcze natomiast to jest chyba też niezwykle ważny segment, bo jak przejrzałem sobie te wszystkie informacje w ciągu roku, to widać, jak dużo miasto nacisku kładzie na politykę społeczną. Samorząd to my, czyli ludzie, mieszkańcy. Oni potrzebują wsparcia, pomocy, czasami umożliwienia realizacji pewnych rzeczy. Obiekty sportowe jak najbardziej takie rzeczy robią, ale trzeba też zadbać o człowieka. Stąd oczywiście i budowa nowego przedszkola, która na Malince trwa i za chwilkę będzie tam też otwarte Centrum Zdrowia przy szpitalu założone przez miasto, kolejna przychodnia, ale też pozyskaliśmy pieniądze na budowę nowego domu pomocy społecznej, całodobowej opieki dla osób senioralnych, osób starszych. To są ważne kwestie. To są ważne kwestie, na których nam zależy, więc cieszę się, że również w tym kierunku mocno idziemy do przodu. Jesteśmy przy wejściu do Toyota Parku. Zaproszę pana może dzisiaj, może nie na taki trening, bo już ten spacer noworoczny i tak troszkę odpoczęliśmy, ale może porozmawiamy także właśnie i o sferze sportu, o sferze kultury, no a także no i o polityce, bo trudno o niej nie rozmawiać. Da się pan namówić na dalszą część rozmowy? Proszę bardzo.
Na zewnątrz wyglądało to pięknie, panie prezydencie, ale wewnątrz poczu chyba wygląda jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej, jeszcze efektowniej. Kolejna z inwestycji, tak jak mówiliśmy, zakończonych. Co dalej? Inwestycja zakończona w tym miejscu, w park sportu. Jak widać, pierwszy raz nawet widzę siatkę do badmintona, więc jest co robić w tym miejscu. Obok rzeczywiście fantastycznym zainteresowaniem cieszy się lodowisko, a przecież mamy jeszcze okrągłek, w którym świetne polskie drużyny grają, rywalizują na najwyższych poziomach ligowych, również reprezentacja Polski występuje. Kolejny krok w tym roku to budowa stadionu piłkarskiego. On jest jedną z wielu inwestycji, ale bardzo ważną, bliską tym, którzy są kibicami piłki nożnej, a takich nie brakuje, tym, którzy pamiętają Wielką Odrę, ale tym, którzy również kojarzą Opole, bo Opole jest kojarzone z Festiwalem Polskiej Piosenki w Polsce i z Odrą Opole. Tak, tak, najmocniej. No, oczywiście, że tak. Więc jest to taka forma i promocji miasta, i myślę, dania szansy na rozwój tej sfery sportowej, sfery spędzania czasu wolnego w mieście. Ponad 1000 dzieciaków w różnych szkółkach w Opolu uprawia piłkę nożną i patrzy nie tylko na Roberta Lewandowskiego, ale również piłkarzy Odry Opolskiej, tak, tak, Odry Opole. Więc ten stadion to taka duża inwestycja, która będzie, ale budujemy też nowe centrum usług publicznych. Współczesność niesie za sobą wiele wyzwań, którym chcemy, tak to nazywając, dać odpowiedź. Wyprowadzamy ruch z centrum, tego naszego zabytkowego centrum miasta, które tak kochamy, pielęgnujemy wąskie uliczki, dojazd do urzędów nie jest dobry, a szukanie miejsca parkingowego to też jest wielkie, wielkie wyzwanie, więc wyprowadzamy to troszeczkę w pobliże centrum przysiadkowego. Tam będą działały wydziały, które obsługują mieszkańców. Jednocześnie pojawi się też tam centrum zarządzania ruchem, pojawi się inteligentna organizacja skrzyżowań świetnych, to również w tym roku. Gdzieś tam się te prace będą toczyły. Oczywiście pracujemy nad nowoczesną aplikacją na smartfon Opole Plus, tak ją nazywamy. Nie dość na tego rządowego 500+, mamy swoje plusy w Opolu. Chcemy mieć taką aplikację, która pozwoli mieszkańcom korzystać lepiej. Na przykład wynajmować takie boisko na badmintona z telefonu. Wpisać, zajmuję, rezerwuję, płacę, załatwione, albo tor na basenie zarezerwować, zapłacić za parking czy za bilet autobusowy w jednym miejscu. Jest to spore wyzwanie, ale dostaliśmy dotację unijną, więc myślę, że uda nam się niemu podołać. Rusza budowa kolejnego przedszkola. Mam nadzieję, że ruszy przebudowa wiaduktu przy ulicy Krapkowickiej, bo to wspólne zamierzenie nasze i PKP, więc troszeczkę jesteśmy uzależnieni od partnera. Znowu to będzie rok 300 milionów inwestycji. Mam nadzieję, że będzie to rok lepszy, że ta pandemia wreszcie powie dość. No właśnie. Że dzieci wrócą do szkół, nie będą na zdalnym nauczaniu, bo to też przecież nasza ważna sfera, która się dzieje. No i że te ogólnokrajowe sprawy nie będą nas odciągać od po prostu tego, co powinniśmy robić. No to trochę taka ścianka wspinaczkowa, panie prezydencie, przed panem, myśląc o tym 2022 roku właśnie, bo tak jak pan powiedział, w tych kilku sferach, no to trzeba będzie dużej umiejętności tego działania samorządowego, tak jak pan powiedział, bo już teraz ten rok pokazał, że może być różnie, więc gospodarczo dla Opola to też jest i dla pana ogromne wyzwanie. Jest rzeczywiście dla całego zespołu na pewno. Nie wiem, czy ścianka wspinaczkowa, czy tor przeszkód, ale jak tak patrzę na te 15 metrów w górę, to my musimy tą najtrudniejszą drogą niestety iść. Nie tak, aż czerwony szlak? Nie dało się, chociaż żółty. Czarny. Ja bym powiedział nawet czarny. Ale nie, to są fantastyczne sprawy. Ja bardzo lubię pracować z ludźmi, lubię pracować na rzecz miasta. Po prostu ja też pracując sprawiam sobie przyjemność. Sprawiam przyjemność Opolanom, bo widzę ich choćby na tej ściance, jaką mają radochę, że taki obiekt jest dla nich dostępny. Rok nie będzie łatwy, ale no, życie stawia wyzwania i po prostu trzeba im sprostać. Myśli pan, że to rzeczywiście, mówiliśmy o 2020, będzie to rok wyjątkowy, czy 2022, rzeczywiście to jest rok, który no, w pana takim myśleniu, już nie tylko samorządowca, ale w ogóle prywatnie, to jest taki rok przełomu 2022? Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie, ale rzeczywiście chciałbym, żeby parę rzeczy się po prostu skończyło. Jak ten COVID, jak te szaleństwa w polityce ogólnokrajowej, stąd moje zaangażowanie
różne stowarzyszenia samorządowe w całej Polsce, nie polityczne, nie partyjne, ale samorządowe, bo nie ma dobrego samorządu w złym państwie. Więc chciałbym, żeby Polska była dobrym państwem, żeby pozostała w Unii Europejskiej, żeby Opole miało dostęp do tych funduszy, które do tej pory miało, a przecież Krajowy Program Odbudowy jest zablokowany przez kłótnie rządu z Unią Europejską. No ale to są rzeczy, które, tak jak sobie właśnie mówimy, w 2022, mam nadzieję, że się pozytywnie wyjaśnią i naszym problemem pozostanie rzeczywiście wspinanie się realne na ściankę wspinaczkową, a nie pokonywanie takich przeszkód w samorządzie. W dużym Opolu, panie prezydencie, bo chciałem pana o to jeszcze zapytać, bo jeszcze jest jeden mały jubileusz. O no to proszę. Nie mogę pana nie zapytać, bo jest 5 lat minęło, kiedy mamy tak zwane duże Opole, czyli nastąpiło poszerzenie Opola. Wiemy, jak to wyglądało 5 lat temu, wiemy, jaka jest tego recepcja dzisiaj. Zmiana jest bardzo duża i w opinii mieszkańców, i myślę, że w ogóle i działań samorządowych, chociażby patrząc przez pryzmat działań, z którymi ja miałem do czynienia z poszczególnymi dzielnicami w Opolu. Znaczy ja już nawet zapomniałem, że to 5 lat minęło, więc to dowodzi, jak po prostu postrzeganie tej sprawy przeszło troszeczkę na inny plan, ale to było rzeczywiście wielkie wyzwanie dla miasta, ogromna szansa. Myślę, że skorzystaliśmy z tej szansy, bo widać, Opole się zmienia. Opole się zmienia. Mamy też nowych mieszkańców, którzy korzystają właśnie z aktywności obywatelskiej, której wcześniej nie mieli. W rad dzielnic mają czerwone autobusy, opiekę oświatową ze strony miasta, opiekę socjalną ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzin, kartę za złotówkę i choćby do ZOO, żeby te rzeczy przypominać. A z drugiej strony miasto wykonało duży skok, bo od 2017 roku wydaliśmy ponad 1 mld złotych na różne inwestycje. Odwróciliśmy negatywny trend depopulacyjny. Depopulacja to jest coś, co dotyka całą Polskę. Oczywiście są te powody covidowe, które sprawiają, że coraz więcej osób umiera, ale są też powody migracyjne. Z wielu miast w Polsce, z wielu samorządów ludzie po prostu wyjeżdżają. Opole przez lata tego doświadczało. I to od 2017 roku się zmieniło. To saldo migracji dla Opola rok po roku jest dodatnie, co bardzo cieszy. I myślę, że to jest taka najistotniejsza zmiana z tych, które dzięki dużemu Opolu nastąpiły. Ale oczywiście to cały czas projekt otwarty. Myślę, że jeszcze wiele dobrych rzeczy dzięki temu się wydarzy. To ja tylko dodam, że urodziło się też więcej dzieci w 2021 niż w 2020, więc też nam się poszerza to wszystko. To chyba też, też dobrze. Równo jeśli chodzi o chłopaków i o dziewczyny, więc to też chyba dobrze. No to wypada, panie prezydencie, dziękuję za rozmowę, życzyć wszystkiego dobrego i myślę, że mieszkańcom też pożyczyć wszystkiego dobrego na ten rozpoczęty właśnie rok. Wszelkiej pomyślności, szanowni państwo, dużo zdrowia, szczęścia, wszystkiego co najlepsze i tego, żebyśmy cały rok przeżyli w dobrych, radosnych nastrojach, w gronie samych dobrych ludzi wokół nas. Wszystkiego dobrego.